Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnej edycji programu Gość Dnia. Profesor Tomasz Grzyb z nami. Dzień dobry Panie Profesorze, dzień dobry, witam serdecznie. Panie Tomaszu, powinienem powiedzieć, że regularność jest najważniejsza, bo dokładnie rok temu spotkaliśmy się tutaj w tym studiu i tu chciałem Pana zacytować, że trochę jest Pan prorokiem. Ja jestem prorokiem. Troszeczkę tak, bo w pewnych kwestiach, jak ktoś z Państwa sięgnie do naszej rozmowy sprzed roku, zapraszam, na czasie Neopolona jest, to będzie mógł usłyszeć Pana zdanie, nawet Pana cytat z Bora, i że pewne rzeczy się sprawdziły, chociaż myślę, że świat przebiegł nam bardzo szybko, panie Tomaszu, przez ten rok, prawda? Tak, to był bardzo szybki rok, taki rok wielu zmian, niepewności także. Cały czas działaliśmy w warunkach niepewnych informacji, cały czas musieliśmy podejmować decyzje z bardzo krótkim wyprzedzeniem czasowym, co trochę nam oczywiście przeszkadza, ale zdarzyło się coś, co można by nazwać tak naprawdę nową normalnością, bo zwróćmy uwagę, że my właściwie od 2 lat, to znaczy od marca 2020 roku, więc już za kilka tygodni to będą 2 lata, cały czas żyjemy w warunkach pewnej doraźności, cały czas podejmujemy te decyzje, no właśnie, z krótkim wyprzedzeniem czasowym, w oparciu o niepewne informacje, a tak naprawdę chyba należałoby powiedzieć, że trochę się już w tym okopaliśmy, że trochę już w tej nowej rzeczywistości okrzepliśmy i ona się stała do pewnego stopnia nową normalnością. No właśnie, wracam do tej naszej poprzedniej rozmowy, bo mówiąc o tym, co się dzieje, że jesteśmy zamknięci, że pandemia nas ogarnia, życzyliśmy sobie, żeby teraz było to otwarcie. I z jednej strony pewne obostrzenia poszły na bok. Natomiast Pana jako psychologa społecznego chciałem zapytać, czy to, że przestaliśmy nosić maseczki, czy ma to rzeczywiście taki wymiar bardzo ważny i to, że zaczęliśmy znowu się spotykać, ja mam wrażenie, że staliśmy się bardziej jednak zamknięci wewnętrznie. Czy jednak te, tak jak Pan mówi, kolejny rok życia z tą pandemią nie spowodował mimo wszystko w głowie, w psychologii w ogóle takiej poważnej zmiany, jeśli chodzi o nas, o społeczność, o społeczeństwo? Pamiętam marzec roku 2020 i wtedy zobaczyłem przejeżdżającego na rowerze na wysokości ulicy Wschodniej w Opolu człowieka. Jechał na rowerze w masce przeciwgazowej z pochłaniaczem, czyli w tak zwanym słoniu. Ci z Państwa, którzy byli w wojsku, wiedzą, o czym mowa. Na rowerze. Wiedzą Państwo na pewno, że w takiej masce się w ogóle trudno oddycha, nawet jak człowiek siedzi sobie spokojnie na kanapie. Maska Pegas. Tak, maska Pegas. A to był człowiek, który zdecydował się tak bardzo chronić swoje zdrowie, że wtedy jeździł w czymś takim na rowerze. Dzisiaj mamy duży problem z założeniem maseczki wtedy, kiedy idziemy na zakupy, bo wydaje nam się, że to już jest po prostu niepotrzebne. I to jest zjawisko, które w psychologii jest dosyć dobrze znane. Ono nazywa się habituacją bodźców. My przyzwyczajamy się do pewnych zagrożeń i oczywiście my jesteśmy w stanie działać w warunkach zagrożenia przez pewien krótki czas, ale jak mówię, 2 tygodnie, 4 tygodnie, może miesiąc, ale już nie 2 lata. A czy to nie jest kwestia naszej natury? W Szwecji zrobiono eksperyment, kto chciał, to mógł nie iść do pracy z powodu tego, że źle się poczuł. Boję się, że w Polsce, gdyby to wprowadzić, to wszyscy przestaliby chodzić. Tak, ja akurat mogę powiedzieć o swojej branży. Ja jestem nauczycielem akademickim i jednym z takich sposobów na prowadzenie zajęć w tych trudnych czasach pandemicznych jest coś, co się nazywa high flexem, czyli taka sytuacja, w której prowadzimy zajęcia trochę w sali, a trochę zdalnie. I studentom zostawiamy wybór, czy oni chcą uczestniczyć w tych zajęciach w sali, czy raczej chcą uczestniczyć zdalnie. I są prowadzone takie eksperymenty, z których wynika, że kiedy na początek informuje się studentów, możecie wybrać, możecie zdecydować, czy chcecie być w sali, czy chcecie uczestniczyć w zajęciach zdalnie, to mniej więcej połowa z nich twierdzi, to ja będę w sali. Kiedy te zajęcia się kończą po 15 spotkaniach, to właściwie już te zajęcia są 100% zdalnie. Bo okazuje się, że właściwie nikt na te zajęcia nie chce przychodzić. My przyzwyczajamy się do pewnego leniwego komfortu, tak bym to określił. Ale bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie poważne konsekwencje to powoduje w naszym codziennym funkcjonowaniu. Patrzymy na uczniów, patrzymy na studentów, zastanawiamy się, co z nimi będzie. Nie chcę uprzedzać faktów, bo tych danych jeszcze nie mamy oficjalnie, ale rok 2021 jest rokiem bardzo poważnego kryzysu zdrowia psychicznego u młodych ludzi, co wyraźnie widać w, na przykład w liczbie samobójstw. Ta liczba prób samobójczych w roku 2020 była paradoksalnie niższa niż w 2019.
2015, ale już w roku 2021 mamy bardzo poważny wzrost. Więc my sobie możemy myśleć, ok, nic się nie dzieje, młodzi ludzie siedzą w domach, co tak naprawdę złego im się przytrafia? No okazuje się, że jednak coś się złego przytrafia. Oni potrzebują tego kontaktu, potrzebują relacji z innymi osobami, potrzebują wsparcia społecznego i takiego poczucia sensu. Pan doskonale pamięta swoje czasy liceum, studiów. To były czasy, w których największe, najważniejsze rzeczy działy się poza zajęciami. No oczywiście szkoła była ważna do pewnego stopnia, ale to, co się działo poza zajęciami, było najbardziej istotne. To, co się działo w czasie przerwy. To nas kreowało. To nas kreowało, to wpływało na to, jacy byliśmy, jakimi później stawaliśmy się ludźmi. Ci młodzi ludzie już nie mają tego doświadczenia. Oni ogromną część swoich zajęć odbywają zdalnie i oczywiście łączą się na te zajęcia, ale nawet nie chce im się ubrać. Tutaj pewna anegdotka. Moi studenci mają bardzo poważny problem z włączaniem kamer w czasie zajęć. Ja czasami już nie wytrzymuję i mówię: panowie i panie, bardzo proszę, włączamy kamery. I wtedy, kiedy oni to robią przymuszeni, to mam wrażenie, że mam wykład dla powodzian. Dlatego, że oni wszyscy są w kocach. Siedzą w tych swoich domach, w tych swoich pokoikach i zarzucają na siebie koce z bardzo prostej przyczyny. Ale oni się przyznają do tego, tak, bo ja to samo przerabiam, ale oni mówią o tym. Tak. Oni od rana się nie ubrali nawet, bo po co tak naprawdę? No, my wiemy po co, po to, żeby żyć, po to, żeby wyjść z domu, po to, żeby spotkać się z innymi ludźmi, żeby stworzyć jakieś podwaliny do rozwoju siebie jako człowieka. A tutaj okazuje się, że tego po prostu nie ma. Panie Tomaszu, no oczywiście na koniec kontekst społeczny, społeczno-polityczny tak naprawdę, bo to, co się wydarzyło w naszym kraju, to jest chyba taka ilość wydarzeń, zresztą na świecie, no wczoraj wszystkie telewizje przypominały oczywiście wydarzenia na Kapitolu, tak prawda? Jest, tak, tak. Jakiś tam minimalny rykoszet też do nas dotarł z tego. Pana zdaniem te najważniejsze rzeczy społeczne, no może zdanie o tym Kapitolu też, bo to też chyba na całą globalną, całe globalne spojrzenie społeczne miało duży wpływ, no a później to, co się działo w naszym kraju, bo był to niezwykle gorący rok. To był bardzo gorący rok i taki rok chyba nie do końca spełnionych nadziei, bo przecież ogromna większość ludzi na świecie miała ogromne nadzieje związane z Joe Bidenem jako nowym prezydentem, który miał być tym nowym otwarciem, tym zamknięciem pewnej ery Donalda Trumpa. Okazało się, że te nadzieje nie do końca się ziściły. Joe Biden jest teraz jednym z najmniej popularnych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych. W Polsce mieliśmy do czynienia z ogromnym zmęczeniem aktualną sytuacją polityczną, całą masą różnego rodzaju afer, całą masą różnego rodzaju sygnałów pokazujących, że nie żyjemy już w państwie, w którym można komukolwiek sprawującemu władzę zaufać. No, sytuacja z Pegasusem, sytuacja, w której kupuje się za pieniądze, które są przeznaczone na pomoc dla ofiar przestępstw, ustrojstwo, które służy do szpiegowania własnych obywateli, to na dodatek przede wszystkim tych obywateli, którzy nie są zgodni z aktualną linią polityczną. Wczoraj dokładnie partii. Jeden z najważniejszych polityków w Polsce powiedział, że każde państwo powinno mieć, natomiast jakby zupełnie przeinaczył kwestię tego, do czego to powinno służyć. Ale jeśli już. Tak, tak. No, to mamy do czynienia z ogromną liczbą różnego rodzaju sytuacji, które pokazują nam, że pewna czara goryczy się chyba przychyla, że już z pewnymi rzeczami nie jesteśmy w stanie się pogodzić. Ja mam ogromną nadzieję, że my będziemy w stanie tego w cudzysłowie przypilnować, żeby nam ten ferment, to poczucie niesprawiedliwości gdzieś tam nie uciekło, nie rozmyło się w aktualnych problemach. No oczywiście sytuacja z Polskim Ładem, który nas wszystkich jakoś dotyka, jest dodatkowym. No nie wiem, elementem. Czy to będzie nasz główny temat rozmowy za rok, panie Tomaszu. A jestem przekonany, że będziemy do tego wracali. Kobieta to ważne słowo 2021 roku. To prawda i ja muszę to powiedzieć bardzo wyraźnie, widzę to także po swoich studentach i studentkach, że takie tupnięcie nogą i powiedzenie zaraz, my się liczymy, nas trzeba brać pod uwagę, nie jesteśmy obiektami, które można przesuwać, to jest rzecz, która się bardzo poważnie zmienia, to widać wyraźnie, zwłaszcza wśród młodych ludzi, ja muszę to powiedzieć także o swoim domu, w którym mam młodą, radykalizującą się córkę, która też ma maseczkę z czerwoną błyskawicą, która też te czerwone błyskawice rysuje na swoich ścianach w pokoju. Nie miał konsekwencji przez to jakieś? Nie, absolutnie nie. My ją zresztą w tym bardzo, bardzo wyraźnie wspieramy, mówiąc o tym, że każdy musi mieć w swoim życiu okres buntu. Jeśli to jest okres buntu, który idzie w tą stronę, to ja to głęboko akceptuję. No i Opole na tym tle. Opole też pokazało, że istotne jest to, co się dzieje w społeczeństwie. Aczkolwiek nadal widzimy, jeśli chodzi o kwestie poparcia społecznego, jakie one są dla partii politycznych i tak dalej. Natomiast mówiło się różnie o obywatelach Opola. Natomiast mieliśmy kilka przykładów tego, że rozumiemy
to, co się stało w naszym kraju. Rozumiemy i się z tym nie zgadzamy bardzo często. Ja chcę powiedzieć o jednej akcji, która dla mnie jest niesłychanie ważna. Mówię tutaj o akcji związanej z decyzją Sejmu, która miejmy nadzieję, że nie zostanie zrealizowana, o obcięciu finansowania dla uczenia języka niemieckiego jako języka mniejszości. My bardzo często pokazywaliśmy w Opolu, że mniejszość jest bogactwem, że mniejszość jest wartością, którą należy chronić, którą należy pielęgnować, że te doświadczenia lat 90., które na Opolszczyźnie bywały różne, przecież też mieliśmy tutaj neonazistów, którzy się pojawiali, to była cała masa różnych nieprzyjemnych historii, ale one zostały w sensowny sposób zagospodarowane i już nikt na Opolszczyźnie nie miał specjalnych wątpliwości, że na przykład mniejszość niemiecka to jest coś, co ten region bardzo mocno wzbogaca. Nagle okazuje się, że można tą kartą zagrać, że można te upiory znowu obudzić, że można straszyć chłopką i czają, że użyję takiego zadawnionego określenia. I akcja, która rozwija się teraz w mediach społecznościowych, która w języku niemieckim nazywa się Sprachlos, która mówi, nie, sprzeciwiamy się, nie można w taki sposób funkcjonować. To, że mamy tutaj młodych Niemców... No ale ciągle jest zarzut, że po drugiej stronie Polacy nie mają takich uprawnień, jak ma mniejszość niemiecka w Polsce. Ale bardzo wyraźnie ci, którzy się na tym dobrze znają, mówią, że to nie jest symetryczna sytuacja. To nie jest sytuacja, którą można bezpośrednio porównywać. A bardzo łatwo jest sprowokować ludzi do myślenia w kategoriach źli Niemcy, w kategoriach oni nam czegoś nie dają, oni nam coś zabierają, my te pieniądze przeznaczymy na coś lepszego. Nie, nie można tych pieniędzy przeznaczać na coś lepszego niż uczenie nowego języka tych, którzy się tego języka chcą uczyć. Słowo kobieta to było jedno, słowo afera to drugie słowo roku, panie Tomaszu, jeśli chodzi o Polskę? Problem polega na tym, że my się znowu do tych afer bardzo mocno przyzwyczajamy i chyba one nam trochę spowszedniały. Odwołam się do tego Pegasusa, o którym mówiliśmy. Przecież to jest prawie Watergate, tak? Przecież to jest sytuacja, która powinna wywracać rządy. A my stwierdzamy właściwie, czego innego należało się spodziewać. Dlatego tak bardzo wyraźnie mówię o tym, że powinniśmy pilnować tego naszego wewnętrznego gniewu i pamiętać, że na pewne rzeczy nie możemy się zgadzać. No i na koniec chyba powinniśmy sobie życzyć wolności słowa, panie profesorze. Wolności słowa, wolności wyrażania swoich opinii, ale także poszanowania tego, że inni mogą mieć inną opinię. Zauważmy, że to jest taki wyraźny sygnał, że coś się dzieje złego, kiedy pewnych słów nie wolno wypowiadać, kiedy pewnych zdań nie można jasno formułować. Powinniśmy dbać o to, żeby każdy z nas miał prawo do wypowiedzenia się, ale też żebyśmy szanowali to, że ktoś może myśleć inaczej. 2022 rok, na koniec zapytam dla pana, na co pan liczy, co chciałby pan, żeby się jednak zmieniło? No wszyscy chcemy, żeby pandemia odeszła. No to jest jedno, niezależnie od wszystkich. Wszyscy chcemy, żeby się w końcu zrobiło normalnie, choć każdy z nas trochę tę normalność inaczej definiuje. Ja przede wszystkim liczę na to, że będziemy mogli się częściej spotykać, że nie będziemy traktowali drugiego człowieka jako zagrożenia, że nie będziemy myśleli o drugim człowieku jako roznosicielu potencjalnym wirusa, tylko żebyśmy po prostu zobaczyli w sobie ludzi, do których można się uśmiechnąć. No i żeby się można było uśmiechać, to trzeba w końcu te maski zdjąć, więc mam nadzieję, że w końcu taki moment nadejdzie. I cieszę się, że mieliśmy okazję tradycyjnie rok po roku znowu się spotkać i omówić ten kolejny. Zapraszam za rok, panie Tomaszu. Mam roku, nadzieję. Jak ma być regularnie. Tomasz Grzyb, psycholog społeczny, był naszym i państwa gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję.